Siamo in Polonia per la quinta volta. E, w po raz piąty. Portiamo la parola di Dio in tutte le persone, in tutte le famiglie. Słowo Boże do osoby, do Andiamo a trasmettere la grazia e l'amore di Dio. E, niesiemy, e, Boga, Boga cioè quelle che oggi le persone sono sempre chiuse nelle loro case. Dzisiaj niestety wszyscy ludzie są zamknięci w swoich domach. Devono essere un po' aperti. Muszą być trochę bardziej otwarci. Wszyscy dzisiaj tylko myślą o sobie: dla mnie, dla mnie, dla mnie. La preghiera libera. Modlitwa jest wolność. Trzeba modlić się za chorych. Bisogna pregare per le persone che sono sole. Trzeba modlić się za osoby, które czują się samotne. Per tutti coloro che hanno bisogno d'amore di Dio. Za tych wszystkich, którzy potrzebują miłości Boga. Trasmettere la grazia di Dio. Przekazywać łaskę bożą. È bello. To piękne. Perché il Signore è andato a finire sulla croce per tutti noi. Dlatego że e, Pan Bóg skończył e, umarł na krzyżu za nas wszystkich. Menoi dobbiamo essere testimoni di fede. A my musimy być świadkami wiary. Il nostro Papa Francesco, nasz ojciec Święty Franciszek, va in giro per unire tutti. E, Starasz się zjednoczyć wszystkich. Sia nel bene che nel male, e, zarówno tych dobrych jak i złych, ma unire tutte le famiglie. E, jednoczy wszystkie rodziny. Quello que vi vorrei dire a voi. I chciałbym to samo Wam przekazać. È meglio un, il bene oggi. E, że najlepszym dobrem jest bycie dobrym dla innych. Che un male domani. E, żeby nie zostawiać e, niszczenia zła, eliminowania zła na jutro. Il presente tutti i giorni. E, bycie tutaj, teraz. Signore, ho bisogno di te. Panie, potrzebujecie. Signore, dammi forza, coraggio. Panie, daj mi siłę, daj mi odwagę. Non mi abbandonare, Signore. Nie opuszczaj mnie, Panie. Nella difficoltà ho bisogno di te. W moich trudnościach potrzebujecie, Panie. La preghiera è importante. To najważniejsza modlitwa. Dobbiamo imparare a rispettare la grazia di Dio. Musimy nauczyć się respektowania tej Bożej łaski. Non dobbiamo vedere tutto con gli occhi nostri. E, nie możemy tylko patrzeć własnymi oczami. Ma anche un la grazia e di Dio. ale także łaską i miłością Bożą. Non è difficile dire che ti voglio bene. Nie jest łatwo e, powiedzieć kocham cię. Non è difficile dire, Facciamo la pace". Nie Jest trudno e, powiedzieć będę czynił dobro. Soltanto ci dobbiamo guardare negli occhi. Ale musimy patrzeć tylko E oczami. quando ci guardiamo negli occhi? I patrzeć oczami na innych. Diciamo tutta la verità. Mówić tylko prawdę. Noi dobbiamo essere test testimoni di fede. Musimy być świadkami wiary. Lo dobbiamo testimoniare. Musimy świadczyć. Non dobbiamo avere paura. Nie możemy się bać. No. Nie. Ma pieni d'amore e la grazia di Dio. Ale pełni miłości i łaski Bożej. La fiammella che voglio mettere nel cuore a tutti. Chciałbym, żeby ten płomień miłości zapłonął we wszystkich sercach. Aby Żeby nie być egoistą tylko patrzeć na samego siebie Takim dumnym... No nie Ale być tak jak łagodny jak baranek. Fiat Być y, Bardzo odważnym być y, dumnym z tego, że daje innym wiarę. E quando vediamo gli ammalati, I kiedy patrzymy na chorych, vedere Dio. musimy zobaczyć w nich Boga. Non le lacrime. Nie y, łzy. Non dobbiamo essere terrorizzati. Nie możemy dać się steroryzować. Ma dobbiamo essere pieni musimy być pełni miłości. Una carezza, un bacio. Musimy być pełni spokoju. Non ti preoccupare. Nie martw się. Noi preghiamo. Tu musimy być forti musimy modlić się o te siłę Dio lo sa. Pan Bóg zna. Si chiude, kiedy jakiś człowiek się zamyka. No vede la luce del sole, Kiedy nie widzi światła słonecznego. Muore. Umiera, ma no muore di Ale nie umiera z powodu choroby. Muore di paura. Umiera ze strachu, che wszystko się pozmieniało. I to Jest to co chcę Wam przekazać. Nie możecie się bać. Musicie mieć wielkie serce. E alle famiglie. I w rodzinach nie krzyczcie jeden na drugiego. no. Wobec dzieci nie krzyczcie, nie stosujcie przemocy. Nie kłóćcie się Czyńcie dobro. Proszę prendetevi mano nella mano. Lepiej złapcie się za rękę i idźcie wspólnie. E fate una bella passeggiata. I wtedy spędzicie bardzo dobry, piękny spacer. E parlate un attimino. I mówcie razem z łagodnością. Kiedy eravate fidanzati. Kiedy jesteście w stanie przed ślubem, narzeczeni. E prima, che il Signore vi ha unito. I ten pierwszy gest, że to Pan Bóg was połączył. Eravate un anima un cuore unico. E, jesteście jednym sercem. E così dovete essere anche adesso. I musicie także być i dziś jednym sercem. E che il Signore vi benedica tutti. I niech Pan Bóg wszystkim wam błogosławi. Vi benedica tutte le famiglie. Niech Pan Bóg błogosławi waszym rodzinom. Vicini e lontani. Tm bliskim i tym dalszym. Anche quelle persone, che ci hanno quel cuore duro. Także tym, którzy mają wobec nas jakiś uraz, il Signore dice. Pan mówi: Quando tu hai bisogno di me, kiedy mnie potrzebujesz, abbandona tutto quello che stai facendo. Zostaw wszystko, co w danym momencie czynisz. Vieni, przyjdź, siedzi. Usiądź, chiamami, przywołaj mnie. Io ti metterò nel cuore quello che tu vuoi. A ja położę cię w moje, do mojego serca. Ma parlami. Ale mów do mnie. Fammi capire. E, spróbuj mnie zrozumieć. Non mi chiudere il cuore. Nie zamykaj na mnie swojego serca. Non girarmi le spalle. Nie odwracaj się ode mnie plecami. Non rifiutarmi. Nie odrzucaj mnie. Perché ci sarà quel giorno. Dlatego że przyjdzie ten dzień. Quando tu avrai fame e sete d'amor mio. Poczujesz głód i pragnienie miłości mojej. Io ti abbraccerò con tutto il cuore. A ja wtedy obejmem całym swoim sercem. Wiemy. przyjdź Sęgumi. Usiądź. Senza paura. Bez strachu. E che il Signore vi benedica tutti. I niech wszystkim Pan wam błogosławi. Pace e bene a tutti voi. Pokój i dobro dla was wszystkich. Dalla Polonia. Z Polski. Pozdrawiamy. Pace. Pokój.